Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnej KHT z wygnania, w cudzysłowie oczywiście z wygnania, proszę Państwa. I proszę Państwa, tu witamy razem z Kizią. Przepraszam, bo coś jeszcze robię, bo się uczę tego tutaj, jak to wszystko dzieje. Mam nadzieję, że będzie widać. O, widać już to bardzo dobrze. Proszę, witamy razem z Kizią. Kizia sobie pójdzie. Nie wiem, ile będzie trwała dzisiejsza KHT z powodów niezależnych ode mnie, obiektywnych, czy też, no, nieważne. Powiem to w razie czego później. Proszę Państwa, dziwicie się Państwo tym łapką w dół. Te łapki w dół, jak gdzieś mniej więcej koło 10 czy 11 umieściłem już, że będzie KHT, zapowiedziałem, już była łapka w dół. Te łapki w dół będą, proszę Państwa, tym bardziej, że ja się naraziłem zdrowo, przede wszystkim Konfederacji, bo zapomniałem, że Konfederacji nie można krytykować, a szczególnie pana, Korwina-Mikke nie można krytykować. A jak się krytykuje, to dostaje się potężnie w łeb. I ja, proszę Państwa, coś Państwu przez chwilkę powiem, bo tutaj wychodzi na to. Niejaki pan Janek Jankowski na swoim kanale umieścił fragment mojego wyjścia w Realu, w audycji przeciwko Realu, sugerując, że ja wyszedłem dlatego, że to jest żydowska telewizja. Ja poprosiłem tego pana, napisałem, dlaczego pan to umieścił. Dlaczego pan to umieścił bez uzgodnienia ze mną? I tu chodzi mi o to, że mogą państwo umieszczać co chcą, ale prosiłbym o powiadomienie mnie, że to jest umieszczane. No więc usłyszałem od pana Janka Jankowskiego, bo mi pasowało do zakończenia. Przykro mi, ale to nie lista życzeń. Może pan zgłosić do YouTube'a. Ja obiecuję, że następnej części pana nie będzie. Pozdrawiam. No to powiedziałem, żeby usunął, ale on nie usunie tego wszystkiego. Ja nie życzę sobie takich historii po prostu. To jest oczywiście chamska wypowiedź i chamskie te oczywiście kolejnego człowieka z Konfederacji. Kolejna sprawa to jest mem, proszę Państwa. Mem, którym niestety pokłóciłem się dzisiaj i prawdopodobnie zerwał ze mną współpracę człowiek, o którym myślałem, że nieźle, że jest po prostu artystą, świetnym malarzem, może najgorszym pisarzem, nieważne, tak się domyślicie, o kogo chodzi. Mem, który na memie pokazuje wyniki wyborów. Jest flaga izraelska i wynik PiS-u, flaga niemiecka, wynik i wynik koalicji europejskiej, tęczowa flaga, wynik wiosny i biało-czerwona flaga, zero. Ja muszę wam powiedzieć, że obraża również mnie. Obraża w ten sposób ogromną większość Polaków, która brała udział, która głosowała na przykład na PiS w tym momencie. To jest paranoja, to jest chamstwo. Ten pan niestety nie zrozumiał, bo on tak to widzi, więc dobrze, co by było, gdybym jako flagi polskiej zamiast flagi polskiej umieścił tam zero. Po prostu. Przemysław Ligorowski, to nie jest śmieszne. To jest chamstwo. To jest chamstwo, proszę Państwa. Dlatego to jest, w końcu trzeba powiedzieć. Raz i końca. Jeżeli chcemy coś wygrać, to wygrajmy. Ja już się przyzwyczaiłem, że ludzie, którzy chcieli się trochę ogrzać w moim świetle. Tak to wygląda niestety. Uważali, że zrobią za jakąś karierę przy mnie. Niestety pomylili się i odwrócili się, stali się moimi wrogami. Niektórzy twierdzą, że to wcale nie jest wyjazd polityczny, bo praca w PWPW nie była taka, ale to ja to spokojnie. Ja się przyzwyczaiłem, to jest kilka takich osób. Nieważne, nie o to chodzi, proszę Państwa. Natomiast, o, coś już stanęło. Czy coś stanęło? Leci, dobrze. To leci. Ludzie muszą jakoś jak mają odreagować? Czy państwo widzieliście, czy państwo chcecie, żeby rządził nami człowiek, który tylko dlatego, że nie dostał mandatu, obraża absolutnie wszystkich? Przecież to jest chore. Przecież to jest chore. Prawda? Przecież to jest chore. Jak państwo chcecie? Chcecie państwo? Też ten, oni wpadli w histerię, autentyczną histerię. Nigdy nie wpisałem się w hejt związany wobec Konfederacji. Taki hejt, jak wpisano, jak Konfederacji, zwolennicy Konfederacji mają w stosunku do mnie w tej chwili, bo ja śmiem to mówić wprost. No. Mem trafiony, tak, mem trafiony. Czyli pan uważa, że te 40 ileś procent, które głosowało na PiS, to są wszystko głosowali na Żydów, tak? Nie, proszę pana, tylko ten, kto głosuje na Konfederację, jest Polakiem, tak? Mówi CWP, nosi to, uważacie państwo, że patriotyzm i polskość polega, pan uważa na czym?
na koszulce z orłem, na idiotce WB i na zabawach chłopców i dziewczynek w mundurkach, którzy w razie jakiegokolwiek zamieszania pierwszy spierdolą do mamusi, proszę państwa. Tak powiem, przykro mi. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Rozumiecie? To jest chore. To jest po prostu chore. Chamstwo to pana ogłupianie ludzi. Rzeczywiste jest, że Żydów delegacją siedziby ABW do czołowego sklepa dane. Dobra, Jack, tak, oczywiście. Do widzenia, proszę państwa. Do widzenia. Do widzenia. Już żegnam. Ma pan dowody na to? Żegnam pana. Ma pan rację, jestem chamem, ale każdy z Konfederacji niech sobie stąd pójdzie. Nie chcę. Konfederacja jest dla mnie skończona. Między innymi przez tego typu rzeczy nie można, jeżeli chcą wygrać wybory, nie można w ten sposób traktować ludzi. Naród wybrał co innego. Oczywiście wybory są sfałszowane. Nie, proszę państwa, nie, to nie wybory. Wybory są sfałszowane, dlatego że naród jest sfałszowany według Konfederacji. I tak będę mówił. No. Sherman Rzeplik, tak, to dotyczy wszystkich partii politycznych, bo PiS się niczym nie różni od hejtowania i pisania głupot na temat liderów Konfederacji, których ja nigdy w ten sposób nie potraktowałem. Natomiast niestety zwolennicy Konfederacji są coraz głupsi. Niedługo będzie tak, niedługo dojdzie do tego wszystkiego, no właśnie, ci wszyscy patrioci nie znający języka polskiego, nie znający polskiej ortografii. Właśnie. Matagoras, najbardziej mi żal pana Sośnierza, który za to zapłacił. Na miejscu Konfederacji odciąłbym się od projektu 1% po prostu. Wydaje mi się, że pan Korwin-Mikke myślał już o emeryturze. Oczywiście pan Korwin-Mikke potrafi wszystkich wyzwać, spoliczkować i tak dalej, bo sam chyba nigdy mu nikt nie oddał. Jakby mnie spoliczkował, to mu oddał i zobaczyliby, co by było, ile by dosięgnął. I już. No. Zastanówcie się państwo, czytam i jestem przerażony. Tu się każe Kaczyńskiego przepraszać, przepraszać Rosję, czy powinien mieć na stanu za to, że obrażał Rosję. Przecież to jest chore. Nie nazywam ich oszołomami. Uważam ich młodymi ludźmi, którzy naprawdę nie wiedzą, na czym polega polityka i naprawdę nie wiedzą, proszę państwa, co jest tak naprawdę grane. Dają się nabrać na marsze, na stroje narodowe, na krzyki czołem Wielkiej Polsce, na baczność spoczni, na opaski, na pseudomundurki, grupy rekonstrukcyjne, a wojska nie ma, proszę państwa. Kuba, bo bronić mi, tak, wyborcom mówiono, nie, a może wyborcy nie chcą tego typu rzeczy. A może dlatego, że ta cała klasa, tak jak powiedziałem, cała klasa polityczna jest absolutnie do ścięcia. Współczuję, ponieważ w Polsce przez następne pół roku będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej, bo wszyscy się naprawdę tutaj zniszczą. Poza tym trzeba patrzeć jeszcze inaczej na Polskę. I trzeba patrzeć na Polska nie jest na księżycu i trzeba patrzeć w określonym kontekście. Tutaj pan jeden napisał, bo była żydowska w OBW i mieli listy wyborców. Tak, już to wiemy. Już Żydzi zmanipulowali i sfałszowali wybory. Przecież to jest chore. Przecież. No. Trzeba umieć przegrywać. To, co wyprawia pan Korwin-Mikke po tych wyborach, po przegranych wyborach, jest śmieszne. Dokładnie śmieszne po prostu. Zresztą nie tylko on, bo śmieszni są oni wszyscy po prostu, łącznie z PiS-em w tym momencie. Przykro mi, tak to wygląda. Dlatego powiedziałem, nadklasa próżniacza. Wytworzyliśmy nadklasę próżniaczą, którą trzeba zastąpić, ale to jest na dziś. Skoro pan popiera PiS, to dlaczego uciekł pan z PL? Nie uciekłem. Uciekłem. Dlaczego, skoro pan popiera PiS? Nie powiedziałem, że popieram PiS. Proszę mnie słuchać. To tak ciężko zrozumieć? Nie. Po prostu jest układ. Dobrze, powiem teraz dlaczego. Jest pewien międzynarodowy układ i międzynarodowy rozstaw sił, w której, żeby Polska wygrała, konieczne jest zachowanie jeszcze na rok, dwa ciągłości. No właśnie. Każdy, kto nie zagłosował na Konfederację, jest za roszczeniami, sprzedaje Polskę, pobiera pieniądze i rozbija prawicę. No właśnie, więc to jest chore. Rozumie pani Gosiu? Jest pewien układ międzynarodowy, w której Polska może dużo wygrać. Ale aktorzy tego układu muszą mieć ciągłość. Jedni z aktorów próbowali rozbić tę ciągłość, nie udało się.
Ja nie mówię oczywiście, że to był, że nie, nigdy nie użyłem słowa ruskie o nuce. Nie oskarżam żadnego z liderów Konfederacji. Uważam, że porażkę przyjął tak jak trzeba zarówno pan Bosak, pan Winnicki, który pomyślał i jedzie do, pojechał do Stanów i bardzo dobrze, i tam trzeba też uświadamiać ludzi, że pan Bąkiewicz też, że dobrze pan Leroy, czy pan, ojejku, ten pan z Kukiza, nieważne. Ale to jest sprawa, że czy taka operacja się rozwali, czy nie, to już po prostu. No. Natomiast oni powinni, proszę to rozwinąć. No dobrze, że pani prosi, nie wiem, czy rozwinę. Jeszcze może za wcześnie, żeby to rozwinąć. Krzysztofka, jakiej ciągłości? No. Katka Rave. Dziwnym trafem Konfederacji nie przerażają. W takiej ciągłości, takie żywe komunistyczne myślenie. Proszę zobaczyć, kto wszedł z KE do tego parlamentu. Proszę zobaczyć, proszę państwa. Widzicie? Kto wszedł? Sama Wiosna, która uzyskała tyle punktów. No i oczywiście w tle Kukiz 15, który się totalnie przeliczył, ale to już inna sprawa. Inna sprawa. No właśnie. Konfederacja popełniła szereg błędów. Między innymi jednym ogromnym błędem jest związanie się z Korwinem-Mikke. Po prostu. Przykro mi. To jest również jego sposób na życie. Ten 1% subwencje. Brak odpowiedzialności. Rozumiecie państwo? Nie rozumiem, dlaczego nazywa się mnie natychmiast, bo tym, dlaczego można, ten człowiek młody z Konfederacji, ja nie mam do niego pretensji, że on to tam umieścił w takim kontekście. Jego sprawa. Chciał, ja i tak się wytłumaczę. Problem polega, że nie przyszło mu do głowy, wiedząc, że mam kanał, jest jego mój mail, powiedzieć mi, że coś takiego zrobi. Ale wziął to sobie, bo uznał, że to jego własność, a to wszystko jest Creative Commons, proszę państwa, attribution. To jest po prostu kradzież. Jeżeli tak się, czy ja muszę, proszę państwa, w ten sposób działać? To tylko o to chodzi. Ja tylko bym prosił, nie mam pretensji również, że ktoś do mordercy w garniturze, zmieniając tytuł, wziął sobie, powiesił jakieś tam obrazki, jakieś inne obrazki, ale przynajmniej napisałby, kto jest autorem muzyki, kto śpiewa i kto jest autorem tekstu. Tu chodzi o uczciwość. O uczciwość. Rozumiecie państwo? To jest coś przerażającego. Reakcja pana Korwina w tych wszystkich, mówią, że zawsze się mówi, bo zmanipulowali, bo to, bo tamto, bo i tak dalej, i tak dalej. I znowu się zaczął hejt, w którym się absolutnie nie zgadzam, ponieważ Telewizja Republika szaleje, niezależna szaleje. Tymczasem oni też mają swoje za uszami, bo zachowali się w czasie tej kampanii jak najgorsze przykłady. To oczywiście do mnie się teraz przyczepią, wymyślą różne cuda, użyją wszystkiego, bo oni nie mają skrupułów, ci dziennikarze. Mogę państwu coś powiedzieć? Dobrze. Byłem na procesie, który mnie i jednej z czołowych dziennikarek prawicowych założył pan Rutkowski. Poszedłem tam, byłem oskarżony. Pani przyszła z dwoma adwokatami. Pani sędzia się pytała, czy adwokat mnie obejmie. Też tego. Nie, 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 powiedziała pani. Nie, to tylko mój adwokat. Także już zostałem sam. Nie wiem, ja jestem przyzwyczajony, że jak coś się działo, to razem. Potem zaczęła mi pisać, co ja mam mówić. Ja powiedziałem, nie, proszę panią, nie, to ja wiem, co mam mówić. I jakoś wyszło. Panu Rutkowskiemu chodziło tylko o to, żebym mu powiedział, jeśli mu zależy, to mu powiem przed sądem, że dobrze, przepraszam, ale i tak uważam, że miałem rację i uważam, że nie powinien tego robić w ten sposób. No i przyjął to. Natomiast natomiast zostałem sam. Znany dziennikarz, który wiedział dobrze, że nie stać mnie na adwokata na różne, przyszedł ze swoim i zostawił mnie jak śmiecia po prostu. Rozumiecie państwo? Tacy to są ludzie. Teraz zaczynam mówić właśnie. To, co chcę zrobić, to chcę zrobić właśnie coś, co i takiej Konfederacji pozwoli wygrać. Ale nie teraz. Rok, dwa. Nie z Konfederacji, to zupełnie ktoś inny. Nie z Konfederacji. Z Konfederacji to ktoś wziął moją twarz i coś tam dał nie tak jak trzeba. Wystarczy, żeby to powiedział. Wystarczyło napisać: panie Piotrze, chcę zrobić w swoim kanale, pozwoli pan?
Tak, pozwolę. Tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi, proszę państwa. Matagoras, ale to bez mojej wiedzy. Tam nawet nie napisano, że to jest Asza. Zmieniono tytuł. O właśnie. Jack Sparrow. Przemawia ostatni sprawiedliwy, który zarzuca, że inni spierdolą, a sam dał nogę i wielce poszkodowany, że pracować musi. Jack Sparrow. Tak, ma pan rację. Tylko tyle pan zrozumiał. To do widzenia. Ja na szczęście jestem wolny. Wolny od waszych świństw i pana świństw. Powiedziałem. Nikt nie chce rozumieć. Nikt nie chce zrozumieć. Mareka, no coś tam, nie wiem, nie pamiętam. W ogóle o to oskarżam bez sensu troszeczkę, bo to był program tej pani, gdzie ja występowałem, ona to trochę też pocięła, ale już tego nie mówiłem, po prostu chciałem wyjść stamtąd jak najszybciej i wyszedłem. I wyszedłem sobie po prostu. No. Spokojnie. Nie chodzi o to, proszę państwa. Tutaj ktoś już pisze, oczywiście, bo śmiem Konfederacji krytykować Konfederację, bo krytykuję. Gdyby oni wszyscy pomyśleli, ci wszyscy przywódcy, pogadalibyśmy. Zrobilibyśmy wiele więcej rzeczy, proszę państwa, ale nie w ten sposób. Nie oparte na dzieciakach, którzy nic nie wiedzą, którzy siedzą i krzyczą, tak, proszę pana, którego zablokowałem, zgadza się, a odblokuję pana, niech pan se mówi, tak, wyjechałem. Wyjechałem, bo musiałem wyjechać. Już. Dobrze. Już anhaj. Bo musiałem. Nie mówię, że jestem jedyny sprawiedliwy, popełniłem wiele błędów. I jak każdy. Ale ja wiem, co ja robię po prostu. Ja wiem, co ja robię. No. Natomiast w Polsce niestety już nie ma nikogo praktycznie, kto by się tutaj na czymkolwiek rzeczywiście znał, już na pewno nie w tym, nie w tej władzy. I teraz dołożę tej władzy, która prawdopodobnie sama poprze listy gończy, żeby mnie wykończyć. Dzisiaj było o samolocie. Jakiś samolot piątej generacji. Szkoda, że nie 25. generacji. Ale pan Błaszczak nie zna się na wojsku. Tak jak się nie znał na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, tak się nie zna na wojsku w ogóle. I po cholerę nam samolot i wydawanie pieniędzy na samoloty, kiedy nie mamy żołnierzy odpowiednich. Przy taki samolot jest nam, no ile on przetrwa, pół godziny przy nowoczesnych środkach walki. Rosjanie mają po prostu, prawda? Prawda? No właśnie, tutaj ten pan obraża wszystkich. Ten pan obraża również wszystkich. No, tak samo jak, jeszcze raz powiedziałem, Bonetti, czy ciągnie w dół? Nie wiem, czy ciągnie w dół. Przede wszystkim ciągnie pan Korwin-Mikke, którego strasznie nerwowe reakcje na przegraną, które okazuje się, że to naród jest winny i głupi, bo to naród wygrał. Właśnie. Więc to jest chore. No, proszę zobaczyć, jak my marnujemy pieniądze w ten sposób. Wszystko musi mieć sens. Wszystko musi mieć sens, musi mieć swoją infrastrukturę. Potrzebny nam ten samolot na pewno tak, ale najpierw może zróbmy jakieś w końcu helikoptery, kupmy jakieś tarcze, ale nie, my od razu kupimy sobie 2-3 samoloty, bo na więcej nas nie stać. Te samoloty w wypadku sytuacji W wystartują i zostaną szybciutko zastrzelone przez samoloty im podobne z drugiej strony. Mam rację? A tutaj nie będzie żadnej armii. Mam rację? Właśnie. Damian Kwieciński narzeka, tak, ale proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, proszę państwa. Ale proszę zobaczyć, jak ja jestem teraz atakowany, dlatego że śmiem, bo co to, nie można Konfederacji krytykować? Trzeba, bo oni powinni wyciągnąć wnioski, ale nie obrażać się na naród. I wydaje mi się, że pan Winnicki wyciągnął właściwy wniosek, tak jak i pan Leroy. Oni wyciągnęli właściwe wnioski i dobrze, że wyciągnęli. Trzeba to trochę powiedzieć, pomyśleć i już na tej zasadzie. Natomiast, proszę państwa, co tutaj mamy? No. Brak zaplecza, brak baz materiałowych, kadry. No przede wszystkim brak żołnierzy. Brak żołnierzy, którzy, jakie wozy bojowe, jakieś żołnierze. Nie chodzi o jednostki specjalne, jakieś wojsko na dobrą sprawę by się przydało. Poza brzuchotymi generałami i pułkownikami, nie? Właśnie. O właśnie, Arkadiusz Lutowski. Rolnikom się dostało, wszystkim się dostało. Przecież to jest coś śmiesznego. I zdaje się, że niestety liderzy tej całej Konfederacji powinni jednak zapanować również nad swoimi dołami, bo one robią również ataki, hejt tych ludzi. Nawet jak w dobrej wierze. Przecież ja nie mówię o złą wolę, tak jak o tego pana Janoskowskiego, ja nie mówię o złej woli, tylko po prostu tak się nie robi.
Warto być jednak trochę uczciwym i napisać. Ale nie, ten pan nawet nie myśli. On uważa, że jemu wolno. On to weźmie, bo on ma taką potrzebę. Weźmie cudze. Po prostu. No właśnie. Mareka, ale panie Piotrze, sprawa pierwsza, wieczorem 6-2 rano 4,5. Proszę pana, nie mamy dowodów, czy tam są wybory, czy były sfałszowane, czy nie były sfałszowane. Dajmy spokój. Każdy w tej chwili mówi, że wybory, kto wygrał, będą wybory sfałszowane. A nigdy nie widzicie tego, co się dzieje w tle, tak prawdę mówiąc. No, na przykład to, że PSL już się szykuje do roli koalicjanta z PiS-em i dlatego dzisiaj natychmiast powiedział, że nie wejdzie w koalicję europejską, bo oni mają własność, są już bardziej konserwatywni, czyli już wie, że jeżeli PiS zdobędzie odpowiedni wynik, będzie potrzebował koalicjanta, to PSL już jest gotowy jak zwykle być w koalicji i zostawi tych wszystkich. I bardzo dobrze, a PSL jest o wiele większym złem, proszę państwa, niż wbrew pozorom te wszystkie partyjki PO, bo PSL to jest ZSL, oni rządzą cały czas, rządzili przed PRL i rządzą cały czas, szczególnie w województwach i dobrze o tym państwo wiecie. Piotr Miazga, oczywiście, że brak spójności, ja już nie mówię wszystkiego, brak w ogóle planu jakiegokolwiek. Może rzeczywiście zamiast na te samoloty wydać na to, żeby był porządny kontrwywiad? Właśnie. Tomasz Wski, dobrze, ale ja pytałem i tutaj Sebastian, który jest tutaj też, mówił wyraźnie o schronach. Co zrobić, jaki jest plan zagospodarowania czy zabezpieczenia ludności cywilnej na wypadek W? Proszę? No. Plepsu klekle. No przecież wie pan, dlaczego uciekłem z Polski. Dlatego, że jestem wstrętnym alimenciarzem i uciekłem przed komornikami. Nie politycznie. Nie, nie. No przecież pan nie wie, więc po co pan mnie o to pyta. Po pierwsze, nie uciekłem. Wyemigrowałem. Tak, wyemigrowałem. No. Dlatego, że w Polsce nie da się już w tej chwili, tym bardziej, że... Klaudia Pisanko, zaraz o tym powiem. O tym mówię, dlatego, że w Polsce nie da się już zrobić tego, co planuję zrobić, dlatego, że zostanę natychmiast zniszczony, bo jeśli mam popierać PiS, to muszę nienawidzieć Konfederacji, chcieć ich pozabijać. Jeśli mam popierać Konfederację, to muszę chcieć i pozabijać PiS i tak dalej. W ogóle najchętniej to, żebym pozabijał wszystkich poza tymi, których popieram po prostu. Na tej zasadzie. To już jest chore. To już jest chore, proszę państwa. No. To już jest chore. Słyszałem o hejcie na panią Konopacką. Co o tym myślę? Myślę, że to jest bzdura. Nawet się jakiś aktor tak zwany tutaj udający silnego, bo grał w jakichś kilku filmach policjantów, to uważa, że jest policjantem, że się dobrze na tym zna, się w to wezwał. Nie wiem, no właśnie może dlatego wyjechałem, że nie można mówić tego, co się chce i myśleć tak, jak się chce. Po prostu trzeba myśleć tak, jak każą. Tak to wygląda. A panu jeszcze odpowiem. Wyjechałem, ponieważ wejdzie ustawa, którą nazwałem ustawą o dzieciach wrogach ludu, nie pozwalająca mojemu dziecku na przykład, zamykająca mu szereg, dostęp do szeregu zawodów i szeregu i pracy dla Polski. Po prostu. No, po prostu. Ale ja o tym mówiłem wyraźnie w poprzedniej. Radzę panu posłuchać na ten temat. Anka B, no jestem, nie chcę mówić gdzie, chociaż nie ukrywam się, więc nie ma co tutaj listom gończym mówię i tym wszystkim prokuratorom. Łatwo to sprawdzić, bo nawet nie mam VPN-u, nie trzeba tutaj, telefon się loguje, wszystko jest chociaż inny, mail ten sam, łatwo znaleźć moje IP, nie ukrywam się, nie trzeba łowców głów, trzeba tylko wziąć byle kogo, zwykłego dzielnicowego, który mnie znajdzie, nie ma problemu, po prostu. Właśnie, Klepacką, tak, no strasznie mi się nie podoba to, co się dzieje już. Z czego wynika, Karol Mulewski PiS, z czego wynika z ataku? Jest to skutek odwrotny. To wynika z sytuacji, w której ten wysoki wynik PiS jest winą Konfederacji, tak jak i jej słaby wynik. Dlaczego? Dlatego, że Konfederacja zapomniała w pewnym momencie. Oczywiście dali, ktoś ich rozpracował nieźle psychologicznie, dali się zaskoczyć i wykorzystano pana Sakiewicza. Naprawdę ja... Straciłem wszystko w ocenie tego człowieka. Ten człowiek stracił mnie wszystko. Ten jego atak na Konfederację, na liderów Konfederacji jest naprawdę był wstrętny i poniżej pasa. No ale cóż, niech tak będzie. Tak jest w Polsce. Tak jest w Polsce i tak jeszcze będzie troszeczkę. I w tym momencie, proszę państwa, wszyscy zaczęli atakować PiS. I Konfederacja zamiast atakować Wiosnę, atakować tych, których powinna atakować zgodnie, bo które są absolutnie sprzeczne z jej ideami,
zaczęła atakować tylko i wyłącznie PiS w tym momencie. I wszyscy zaczęli atakować PiS. No właśnie. No właśnie. Ustawa, ta ustawa Edi, to mniej więcej taka ustawa, no, że napadnie w szkole przez... Tak, słyszałem, żeby zakazać Bartoszkawa. Całkiem możliwe, że to jest jakaś... Ale nie, tam ktoś chyba tak do takiej wielkiej prowokacji. Nie, po prostu ludzie tracą powoli, tracą hamulce w Polsce. Ta cała propaganda to wpływa na ludzi. Gdybym chciał zrobić... Nawet sobie nie wiecie, ogromnym problemem Polaków jest brak empatii. Totalny brak empatii, usprawiedliwienie tego braku empatii uszkodzeniami w mózgu na przykład. To jest chore. I również ego. Na mnie się ktoś obraził, bo ktoś tam mi coś zaproponował, ale ten ktoś nie będzie główną postacią w tym, a jak on może nie być główną postacią i już twierdzi, że nie jesteśmy przyjaciółmi tego i tak dalej. Dobrze, nie jesteśmy, skoro nie wszystko możemy robić różnicy, prawda? Krzysztofka, właśnie, w ataku na ten PiS zapomniano również, że pan Cimoszewicz, który przejechał tam kogoś i odjechał gdzieś tam i według tego wszystkiego, co się dzieje, co się mówi, usiłował za pomocą ochroniarza w jaki sposób zadziałać, czy to słusznie, czy nie, czy to jest prawda, czy nieprawda, nie wiem, ale to powinno do wyjaśnienia, on pójdzie do Brukseli za duże pieniądze po prostu. No więc chore. No właśnie, zadałam na pytanie w MSZ, a wie pan co odpowiedziano, że to nie są dzieci i wnuki Bolesława. No a dobrze. Nie, proszę panią, to jest wszystko chore. My sami się pozbywamy. Także uważam, no nie tylko Sośnierz i Winnicki, bo tam jeszcze zdaje się Leroy też pokazał poziom po prostu. No, zaczynamy coraz bardziej traktować życie jako gry. Gry komputerowe, czy... Nie obawia się pan duopolu. Proszę pana, czy proszę panią, ja się nie mam czego obawiać. Tu nie będzie żadnego duopolu. Tu jest jednopol, cały czas i tak będzie. No. Nikt w Polsce nie ufa syjonistom. Damian Żelazki, komu? Czyli te wszystkie 43% osób, czy tam 46%, które głosowało na PiS według tej flagi, to są syjoniści, tak? Przecież pan obraża, tak samo jak ten mój znajomy. On nie rozumie, dlaczego mnie obraził. Tak nie można, proszę państwa. Tak nie można. I to jest właśnie pewien mój pomysł. I to jest właśnie pewien mój pomysł, który chcę tutaj zrobić i będę. No. Cenzura w internecie, a tam on, cenzura, żadnej cenzury w internecie. Zachód jeszcze bardziej chory. Wszędzie jest tak samo, po prostu. Wszędzie jest to tak samo, po prostu. Samoloty piątej generacji Grzegorz Dub. No tak, piątej, ja powiedziałem, że siódmy i tak dalej. Nie, to jest chore. Teraz jeszcze dojdziemy do kolejnej chorej rzeczy, na którą się wydaje pieniądze. Proszę państwa, teraz ja powiem, dlaczego jest konieczna ciągłość władzy i zmiany, które powinny być smufle. Dlatego, że jesteśmy w sytuacji geopolitycznej, takiej, w której my możemy uczestniczyć w grze. Tylko musi być w kraju nie nowa władza, o której nic nie wiadomo, tylko ta władza, którą już wiadomo. Przynajmniej jeszcze przez rok, dwa. Ta władza również pomoże wyczyścić coś. Przykro mi to mówić, ale to jest niestety konieczność. I Polskę należy patrzeć w kontekście, a nie, bo to nie jest kraj, który jest na Księżycu. Jest w konkretnym miejscu na Ziemi. Jest konkretny kontekst. Kontekst rozgrywek pomiędzy Chińczykami, Amerykanami i Rosjanami. Przy czym my po raz pierwszy w historii, nawet jeśli będzie jakakolwiek jałta, ona nas nie będzie dotyczyć. To tylko od nas zależy. Musimy wybrać. Bo teraz co? Żadnych obcych wojsk. Pozbędziemy się Amerykanów. Rosjanie tylko na to czekają. Naiwność w ogóle twierdzenia, że o dobrych stosunkach z Rosją. Naiwne jest twierdzenie, że z polia polskie jabłka i tak dalej. Proszę państwa, dobre stosunki z Rosją są tylko wtedy, kiedy przyznaje się Rosji zawsze rację i wiecznie Rosja ma rację, czyli Kreml. Kreml. Ma wieczną, wiecznie rację. To są dobre stosunki. Pan w tej wypowiedzi, tu jest napisane również, że Rosja, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, to jest bzdura. Chodzi o, oczywiście o Ukrainę w tym momencie. Nie rozumiejąc zresztą, że wejście w układ z Rosją przeciwko Ukrainie to sprzedanie siebie. To pozwolenie na Rosji na stworzenie sobie 8-milionowego buforu pełnego wszystkich banderowców i wszystkich środowisk antypolskich na Ukrainie. Zrobienie sobie naprawdę na granicy
ogromnego problemu, a oni w tym czasie już rozmawiają o Unii z Białorusią. My tego nie rozumiemy. My tego po prostu nie rozumiemy. Dariusz Gabrysiak. Proszę pana, panie Darku, to jest inna audycja. Ma pan do mnie maila, proszę napisać. Nie uważam. Jest mi tylko przykro, że pan nie zrozumiał. I pan natychmiast się obraził. Nie można robić takich memów, bo obraził pan mnie. Obraził pan paru moich kolegów, uczciwych kolegów, w tym również rolnika, paru rolników, którzy głosowali na PiS. I proszę zrozumieć. To o to chodzi. No. Więc to o to chodzi. No Jezu, niech pan przestanie mi tu opowiadać, to już to jest chore. Chore. Nie jest pan najważniejszy w tej grze. Ja mam zamiar zresztą coś zrobić i zrobię również. I zaraz państwu powiem. No. I teraz, proszę państwa, jest sytuacja taka geopolityczna, że Amerykanie nie odpuszczą Polski. Tylko my musimy wybrać. I to nie jest tak, jak wszyscy mówią, bo nie zauważamy sygnałów, ewidentnych sygnałów. To, co na temat roszczeń powiedzieli również Amerykanie, dokładnie mówiąc to, co mówił Morawiecki. Ale tego nikt nie chce słyszeć. Piotr Miazga, jeśli staniemy, tak, zgadza się, pionkiem, tylko my chcemy być pionkiem. Niestety, do tego jest potrzebna pewna ciągłość, i bo nie, jest jeszcze jedna sprawa. Najmniej potrzebna, żeby tego nie przegrać, jest anarchia. A PiS mimo wszystko, jak przetrwa, to gwarantuje, że opóźnienie anarchii, która nastąpi. Rozumiecie państwo? Oj, PiS, teraz się naraziłem PiSowi. Anarchii. Pan Jarosław Kaczyński jest coraz starszy. To nie jest tak, że on jest jedyny genialny, musi mieć ludzi, ale nie ma tych ludzi, ponieważ niestety jego środowisko i jego koalicjanci zadbali o to, między innymi głupimi ustawami, żeby tych ludzi nie było. Rozumiecie państwo? Tak to wygląda. I panie Piotrze Miazga, i to w tym wypadku możemy być podmiotem, nie tylko pionkiem. Trzeba tylko chcieć. Trzeba tylko chcieć. Trzeba czasu również, żeby przygotować grupę ludzi, czy grupę jakąkolwiek, społeczeństwo, uświadomić społeczeństwo, które będzie świadome pragmatyzmu, które będzie działać pragmatycznie, nie romantycznie. Nie w sposób taki, że hura, i nie będzie, których patriotyzm nie będzie się ograniczał do czołem Wielkiej Polsce i krzyi i jakichś tam różnych rzeczy historyczny, który będzie się ograniczał pragmatyzmem do dzisiaj po prostu. Nikt nie mówi o tym, że mamy się z Rosją kłócić. Ale to, jak będziemy mieli, ale jeżeli się na przykład Rosją się zgodzi, bo Rosja będzie kupować jabłka od nas, jak się zgodzimy? Z nią całkowicie. Jak przyznamy rację? Zaraz zobaczycie, jaki cyrk teraz zrobili, w który dał się włączyć Macierewicz, bo do tego też chciałem powiedzieć. Tajny przyjaciel, tak, o ile będziemy mogli to wykorzystać. I uważam, że możemy. Właśnie. A, słyszał pan o pomyśle, mnie wypłacalność przy osobie Gorowskiej? Nie, nie słyszałem, ale ta Ukraina zaczyna mnie już powoli śmieszyć troszeczkę. No. No. Andrzej Ben, ja zauważyłem gowodacja 46, ustawa Just 447. Ej, bez przesady, przestańcie się śmiać po prostu. Tak, Marku, panie Marku, naszym auto, a tutaj mi przekleństwem jest nasze położenie. To jest prawda. To jest prawda. Absolutnie prawda, ale nie możemy w ten sposób, nie możemy w ten sposób postępować, bo teraz co? Hura tego. Wymyślamy różny sojusz. Dobrze. Nie będzie NATO, nie będzie obcego wojska. Jaki sojusz? Z kim? Druga strona będzie chciała. Druga strona też musi chcieć. Pięknie, ładnie, Międzymorze, Grupa Wyszehradzka, jak się nagle okaże, że Słowakom się to nie podoba, czy ktoś wyłabie się z tego, cały plan leci. To mamy pewną stałość. No. I dobrą stałość. No. I dobrą stałość, po prostu. Panie Darku, ja będę musiał pana zablokować, bo pan cały czas mówi, tak, ma pan wolność słowa, ale obraził mnie pan. Obraził pan wszystkich tych, którzy nie głosowali na Konfederację. Wszystkich tych, którzy nie głosowali na Konfederację. A skoro mamy wolność słowa, mamy prawo, nie obrażamy siebie nawzajem. Bo ja nie napisałem, pan głosował na Konfederację, ja nie napisałem,
nie zrobiłem flagi rosyjskiej z napisem zero. Bo to jest świństwo. Mówienie w ten sposób. I tak powiedziałem. Po prostu. No. Tajny przyjaciel. Powinniśmy być, tylko powinniśmy chcieć. Powinniśmy chcieć. I musieć. No. Właśnie. Prawdziwy Pola. Niestety wygląda, że miał pan rację, bo jedni chcą, bo w Korwacji nie było Korwina, czy Brana, drodzy nie chcą Godek, a do tego dojdzie jeszcze spór Sościerz Wilki, co wtedy? No właśnie, więc się rozwali ten ruch. A szkoda, bo to byłby dobry ruch. Nie uważam, że to jest rosyjski, bo jeszcze dzisiaj w Republice też przeczytałem, że Rosja nie udał się rosyjski, a tak, nie wiem skąd oni wiedzą tak szybko, że to była rosyjska gra, mają jakieś dokumenty, ABW sprawdziło, to dlaczego nikt nie siedzi z Konfederatów. Gadają takie bzdury, proszę państwa, gadają takie, ale to są tacy dziennikarze, przykro mi. Mogą sobie o mnie mówić, co chcą. No, po prostu. Tak, szykuje się i według tej ustawy o ochronie informacji niejawnych dopuszczenia nie będę dostaną tacy jak ja, więc nie mogą pracować dla kraju, ponieważ pracowałem 7 lat w Służbie Bezpieczeństwa w Departamencie Pierwszym. Notabene ja zrobiłem w swoim życiu, zarówno w Departamencie Pierwszym, pokazywałem państwu książkę i to w 1988 roku z tym facetem dyskutowaliśmy na temat generalnie, co będzie po rozpadzie Związku Radzieckiego i proszono o przekazanie prośby Amerykanów, aby nie godzić się na połączenie Niemiec. To Rosjanie chcieli połączyć Niemcy, ale to jest niestety źle i tak dalej. Spotkałem tego faceta zresztą później w latach 90. w czasie jednej z delegacji, obśmieliśmy się trochę razem. Ale według tej ustawy również mój syn, ze względu na mnie, zamknięto będzie miał drogę. Naprawdę zrobiłem więcej niż pan Kamiński kiedykolwiek zrobił i zrobi. Konkretnych rzeczy. Z punktu widzenia tak zwanych roszczeń, czy PiS powinien obrócić się w kierunku lewicowego i puścić hakiem syjonistów? Damian Żurawski, to nie jest tak. Jest kwestia, że powoli zaczynają się wszyscy orientować o pokłosie akcji MOS. Ja o tym mówiłem. Ale o tym nie mówmy, myślmy o sobie po prostu. Myślmy o sobie. No właśnie, tajny przyjaciel. Ja wiem, też oglądam po rosyjsku. No. Jak ochronić nową elitę przed... Wy myślicie, panie Grzegorzu, wy wszyscy myślicie o elicie, ja mówię o czym innym. Ja mówię o kształceniu ludzi. I mam ochotę tutaj, na tej emigracji, założyć coś, to nie potrzeba pieniędzy, moim zdaniem, na to. Mam nadzieję, że w przerwach pomiędzy budowaniem różnych rzeczy uda mi się popracować nad tym. Coś, co by się nazywał ośrodek myśli pozytywistycznej. Nie polskiej, ale pozytywistycznej. Sama w sobie ta nazwa mówi o Polsce, dlatego że pozytywizm jest, tak prawdę mówiąc, cechą polską. Tylko i wyłącznie polską. Po prostu. I chcę stworzyć ośrodek myśli pozytywistycznej, który będzie całkowicie niezależny i nie będzie miał żadnych kontaktów, będzie gonił wszelkie polskie placówki, dyplomatów, stare i zinfiltrowane już totalnie organizacje polonijne, a przeznaczony będzie głównie dla ludzi młodych, którzy przyjeżdżają na jakiś czas dorobić się, ludzi nawet takich, z którymi pracuję, którzy chcą również porozmawiać o literaturze. Wiecie państwo, jakim dla mnie było komplementem, kiedy ktoś mi powiedział tutaj, że z przyjemnością posłuchał mojego programu, mieszając wam to zresztą, czy coś mojego programu o książkach, bo nareszcie wie, co czytać i zamówił sobie takie książki. Rozumiecie państwo? A my w Polsce patrzymy tylko wyłącznie na profesorów, na tych tak zwanych intelektualistów. Nie szanujemy nikogo. A to się uczy szacunku od początku. Ta klasa ludzi, ona powinna być. To jest może robota na lata, ale od czegoś trzeba zacząć. Jak się państwu podoba ośrodek myśli pozytywistycznej? No. To jest oczywiście unowocześnione. No jak się państwu? Werum, oczywiście, że partie takie jak PiS, Konfederacja nie powinny się atakować, skupić się na punktowaniu PO i wiosce. Oczywiście, że tak, ale tak prawdę mówiąc, to muszę powiedzieć tutaj w obronie Konfederacji, to PiS zaczął. Konfederacja niepotrzebnie dała się wpuścić w kanał. Jakby się nie dała wpuścić tak w kanał, to prawdopodobnie tylko minęła się z tym, to prawdopodobnie miałaby o wiele większy wynik, a PiS słabszy. Ale dobrze, niech będzie.
To oczywiście, proszę Państwa, jest ośrodek myśli pozytywistycznej, bardziej internetowy, poprzez nadawanie różnych ludzi, różne rzeczy, poprzez jakąś stronę internetową, jak się zorganizuje tu, jeżeli się zorganizuje, a mnie nie zamkną, ale nie zamkną mnie po prostu. I to by tak to by się nazywało. I to jest dla wszystkich Polaków, którzy są tutaj, nie dla działaczy tak zwanych polonijnych, którzy lądują bardzo szybko w polskich partiach politycznych. To ma być grupa ludzi, która nauczy nasze dzieci pragmatyzmu, swoje dzieci pragmatyzmu, nauczy myślenia o Polsce w kontekście, a czasami spojrzeć na coś spoza zewnątrz jest o wiele więcej się widzi. I to jest po prostu to ludzi, których się nauczy, również nauczy się tego naszego dziedzictwa, historii, kultury. Ja być może zrobię tutaj w ramach tego Ośrodka Myśli Pozytywistycznej cykl takich audycji na temat, no oczywiście to tylko jest dla was przez internet, bo dla nikogo więcej nie będzie, po prostu. Coś w rodzaju takiego think tanku, ale tego think tanku, no zrobię taki cykl audycji na temat korelacji pomiędzy polską literaturą a historią. Zobaczymy, może się uda. Może się uda. W ten sposób tworzy się elitę, tworzy się ludzi. No właśnie. Robert Konik, ja wiem, że to jest 21. Proszę nie używać słowa vlog. Ja nie lubię tego. Ja lubię słowa polskie w tym momencie. No. Teresa Z. To raczej nie będzie. To jest ośrodek myśli pozytywistycznej. Nie po właśnie o to chodzi, że to jest właśnie polski OMP. Ośrodek myśli pozytywistycznej. Bardzo prędko ten ośrodek zostanie uznany i wciągnięty na listę poprzez jakieś tam AW wrogich ideologicznie, bo on mówi o tych rzeczach, które powinniśmy mówić. Po prostu to, żeby można było zbudować jakiś totalny program. No. Piotr Miazga, piękne marzenia, ale to znaczy, że nie można próbować. A może tak będzie. Dariusz Indyspace, znakomy, chciał się przyłączyć. No dobrze, macie mój mail. Macie mój mail, proszę bardzo. To jest albo sprawa kryptonim holub.pl. Sprawa kryptonim Holub. Zaraz, jaki to był? A, admin ed, przepraszam, zapomniałem. Admin ed. Sprawa kryptonim holub.pl albo piowrek@gmail.com. Po prostu. Może się komuś uda i drugi mail. Jeżeli ktoś by chciał do mnie napisać, proszę bardzo. Internet łączy i to trzeba wykorzystać. I to trzeba wykorzystać, proszę Państwa, trzeba patrzeć pozytywnie. Ja może nie podniosę 10 kilo, może jestem słaby fizycznie, może nie wyrobię się w różnych rzeczach, ale przynajmniej chcę pracować po prostu. I to jest projekt, który nic właściwie nie kosztuje. Zobaczymy. Jeszcze powtarzam, to będzie projekt poza jakimikolwiek polskimi placówkami. Więcej, ja mam zamiar, dlatego że one psują. One psują, bo każdy chce com, gmail to com, kurde, co ja przepę. Rozumiecie Państwo? Po prostu, zobaczymy. No. Urko Ziploń, ja się nie ukrywam. Gdybym się ukrywał, to bym nie nadawał albo robił, na pewno nie w Finlandii. Robert Konik, dobrze, niczym pan mnie nie uraził, tylko sobie żartuję. Wy to nazywacie vlog, bo to jest vlog. A ja nazywam to po prostu audycja, bo jestem starej daty. Oczywiście, że tęsknię i będę tęsknił. Ale no tak, tylko ja tutaj też słyszałem o tak zwanym polskim kościele paru ludzi. To było, bo ktoś mi mówił tutaj na miejscu, że też poprosił, więc usłyszał, bo spał kilka dni w samochodzie, zanim mu się powiodło. No i niestety od polskiego kościoła usłyszał, że nie mogą go przenocować, nie mogą mu pomóc. On się o 6 zwinie, ale jak ma jakieś datki, to przyjmą z przyjemnością. Więc proszę Państwa, przestańmy. Przestańmy po prostu. Dlatego mówię, trzeba stworzyć coś nowego jakościowego. Żadnych związków Polaków na obszczyźnie, żadnych tych, to ma być ośrodek myśli pozytywistycznej. Polakami jesteśmy wszędzie i zawsze. I o to chodzi. Póki mogę, będę nadawał. Ludzie, którzy mnie tutaj spotkałem naprawdę i proszę mi powiedzieć, nigdy w życiu nie sądziłem. Komplement, nie spotkał mnie taki komplement z mojej twórczości. Zresztą powiem, kiedy ktoś, kto powiedział, że dzięki mnie właśnie. Ktoś, kto
Jest zmęczony, bo pracuje ponad siły. I to na budowach, różne rzeczy. Jest świetnym fachowcem, ale pracuje ponad siły. I on czyta, i on mi mówi, że dzięki temu on chciał te książki, które ja mu przeczytałem. Część mu zresztą przywiozłem, które ja mówiłem wtedy. To jest coś pięknego. Właśnie. I od tego zaczniemy właśnie. Urko Zipton, dlaczego pan się koniecznie chce dowiedzieć, gdzie jestem? Ale mogę wiedzieć, czy to ma jakąś wagę gdzieś na świecie? Czy to ma jakieś znaczenie, panie Urko? No pan powie mi logicznie, dlaczego. Ja się pytam, gdzie pan jest. Nie pytam pana, gdzie pan jest. Tak samo nie lubię takich, co pan myśli o Krzysztofie Karoniu. Dobrze myślę, to też jest jako jeden z elementów analiz. Tak samo pewnie i moje analizy też są jednym z elementem czyichś analiz. I już nie znam go osobiście, nie spotkałem się i pewnie nie spotkam. Więc będziemy chcieli, będę chciał to po prostu robić. Nie mam zamiaru tworzyć żadnych historii, żadnych i tak dalej. Zobaczymy, może się stworzy, może to będzie na tle tym kanale, będą lecieć różnego rodzaju wykłady na ten temat i jak będę miał, już się tutaj zorganizuję, to może częściej, może będą lecieć inne rzeczy, może jakieś spotkania się będzie organizować gdziekolwiek, bez struktur, bez niczego, po prostu. O proszę, Marcin Zaniewski, kraj położony w Palestynie. Marcin Zański, no, ale co pan uważa, że jestem w Izraelu? A nawet jakbym był, to co? Uważa pan mnie, że jestem i uważa mnie pan, po co pan to mówi? Przecież to śmieszne jest. Uważa mnie pan zapewne, a już wiem, co jest tego, ponieważ koniecznie pan się interesuje, bo chce pan powiedzieć wszystkim zemszczeniom, tylko no właśnie, Wroński uciekł do Izraela, przecież to Żyd. Tak? Z przyjemnością bym zamieszkał w Izraelu. Lubię Izrael. I nie mam żadnych konotacji złych. No więc o co chodzi. No. Ale Lumaka 264. Niech pan się domyśla, czego pan chce. Mam tylko proste pytanie. Po co to? Po co to? No niech pan albo pani powie, po co to pani wiedzieć, gdzie ja jestem. No. Sebastian Folga, nie będę już w realu, tym bardziej, że ja jestem za granicą. No właśnie, jestem w Leningradzie. Nie, tylko jednego zabrałem kota ze sobą. Nie ma ekstradycji. A tu pan uważa, że będzie ekstradycja? Nie, nie tak do końca z tą ekstradycją. Jak będzie ekstradycja, no to się powieszę po prostu, nie pozwolę. Jolana, można się składać na rozwój kanału? I od razu składać, ja nie mówię o pieniądze, nie żądam pieniędzy. To jest ten kanał, na bazie kanału KHT to wszystko będzie razem. Chodzi mi tylko o stworzenie również strony internetowej. Tutaj przecież pomoc. Józef, a palestyńskie truby też pan. No proszę pana, panie Józefie, obraża mnie pan. Palestyńskie trupy, a lubi pan trupy dzieci izraelskich? Rozwalanych w autobusach? No. A co mnie obchodzi w ogóle Palestyna? Mnie obchodzi tylko Polska. Ponieważ rozwaliliśmy nam, ponieważ sami Polacy rozwaliliśmy Kościół jako taki, sami Polacy, myśmy go rozwalili, dopuszczając do tego wszystkiego, co się dzieje. No. A, także tak wygląda. Tropikalny kurnik, no właśnie. Teraz, proszę państwa, jeszcze jedna rzecz na dzisiaj. Jak wiemy wszyscy, ja już tego przeglądałem, ogromny sukces. No właśnie. No właśnie, proszę państwa. To jest coś takiego, co ja dzisiaj napisałem wyraźnie. Chodzi o ten, nie rozumiem pana Macierewicza. Ja wiem, bo dla pana Macierewicza kiedyś ktoś prosił, żebym zrobił taki, to co zrobiłem w KHT 054, więc zrobiłem taki i to wszystko, no i cóż, usłyszałem, że jestem i tak esbekiem i tak dalej, bo jeżeli ktoś się nie zgadza z panem Macierewiczem, to na pewno jest agentem rosyjskim. Wielki sukces, Rosjanie podali nam wrak. Jaki wrak, proszę państwa? Jaki wrak? Napisałem tak, pan Macierewicz nie rozumie, chyba że Rosjanie udostępnili to, co nazwali wrakiem, przygotowali ładnie i dodali tablicę z wnioskami raportu MAK, co potwierdzą polscy prokuratorzy i technicy kryminalistyczni. To nie sukces komisji pana Macierewicza, a kompletna porażka. Dlaczego nie chce zająć się tym, co jest w zasięgu ręki? Ta praca specjalistów nad wrakiem to wygrana propagandowa Kremla i znów pan minister dał się wpuścić w kanał. Tak, dał się.
bo Rosjanie obstawili te szczątki, które tam są, nie wiadomo, czy oni czasami nie spreparowali tych szczątków w ogóle, to wszystko. Bo przecież nie, no przecież ja rozumiem, że polski wywiad jest tak wspaniały, że operacyjnie zabezpieczał ten teren przez całe 9 lat. Przez całe 9 lat, proszę państwa. Po co tracić pieniądze, robić coś, co nie ma sensu? A jeszcze znajdzie się dowody na to, że Rosjanie mieli rację, bo Rosjanie takie dowody prawdopodobnie spreparowali. Mało to u nich tu polewów pomalować? Więc proszę zobaczyć. Prosty przykład. Sprawa najważniejsza do wyjaśnienia nie zostanie wyjaśniona. Pan Hambura dzisiaj żąda 3 lat bezwzględnego więzienia dla pana, dla tego, jakiego on się nazywa? No dla tego pana z KPRM-u. Wielki sukces. Wszyscy się cieszą. Telewizja. Zagrożony karą bezwzględną szef KPRM rządzi do więzienia. Ojejku, wielki sukces. Pan Hambura. Mam tylko pewną rzecz dotyczącą pana Hambury. I jest to świadek. Pan Hambura prosił mnie jakieś 1,5 roku temu, żebym pojechał do agencji wywiadu. Wziął, ukradł teczkę pana Kazany i dał jemu. Jak się dziwnie składa, to nie wszyscy Polacy w Berlinie chcą rozmawiać z panem Hamburą. 3 lata, nawet jeżeli 3 lata, to co? To myślisz, że on dostanie 3 lata za coś? Za co on w rezultacie ma dostać te 3 lata? Tak na dobrą sprawę. Ja nie rozumiem również, dlaczego wydajemy właśnie pieniądze, ładując je cały czas w te naukowe udowadnianie teraz, kiedy sprawa jest prosta. Skoro laboratoria, skoro jak twierdziła prasa i to również inna prasa wroga, skoro laboratoria królewskie pirotechniczne stwierdziły, znalazły tam jakieś szczątki, znaczy jakieś ślady materiałów wybuchowych, to oznacza, że one mogły zostać podłożone w określonych miejscach tylko 9 w Polsce. Wystarczy sprawdzić książkę dojścia do samolotu i kto przygotowywał samolot, żeby znaleźć tych ludzi, których należy się zająć. Przykładowo. Dlaczego również komisja nie chce zadać pytania, co się stało z raportem misji, kto był w delegacji razem z panem Kazaną i nie tylko panem Kazaną w tej tak zwanej misji studyjnej 2 tygodnie przed i co się stało z raportem? A raport poszedł również do kancelarii prezydenta. Proszę bardzo. A więc jedziemy na państwowy koszt. Udajemy, że badamy, pomagając Rosjanom w wygraniu propagandowym tej sprawy. Bo tak to wygląda. Zgodzicie się państwo, czy się nie zgodzicie ze mną, czy będziecie mnie... No właśnie. A kto uciekł z kraju Adrian 87? No. No właśnie. No, czy raport pirotechniczny i tak dalej. Zgadzacie się państwo? Przecież my w ten sposób... O, Marcin, masz jaja, to powiedz, dlaczego ten samolot nie wylądował. Marcin Świerczyński. O, po pierwsze, nie jesteśmy na ty, panie Marcinie. Ja troszeczkę jednak dbam o pewną rzecz. No, o pewną... Nie interesuje mnie etykieta. A po drugie, nie wiem, dlaczego nie wylądował. Ja powiedziałem swojej KHT 054 dokładnie. Dlaczego on nie wylądował? I w jaki sposób został? I powiedziałem to od samego początku. Koncentrując, stałem się niewygodny. Również dla pana Macierewicza. Po prostu. No. Józef Kolbe. No nie jest naiwny wobec Rosji. No to po co zgodzi się na to? Po co nie odrzucili? Po co w ogóle to przyjęli? Z jakich przyczyn? Przecież to nie jest żaden wrak. To są kawałki, które podrzucili Rosjanie, a w dodatku, jak dzisiaj TVN24 pokazywał, to zdjęcia obstawili to raportami, znaczy tymi zdjęciami raportu MAK-u mówiącego o winie polskich pilotów. No więc zastanówcie się. No. No właśnie. Więc dlaczego po prostu, dlaczego nie Bartosz Kawa, dlaczego nie zajmą się wieloma rzeczami? Dlaczego nie zajmą się wieloma rzeczami? Dlaczego nie zajmą się, kto przygotowywał listę pasażerów? Ja o to pytałem. Gdzie są noty? Łącznie z tą, jak została przygotowana trasa ze Smoleńska, z lotniska do Smoleńska, na miejscu uroczystości, jaki szpital wyznaczono.
Bo tak jest, jak się to buduje. Kto czekał zboru? Dlaczego nie czekał? Ja powiedziałem po prostu. I tym się trzeba zająć. A w tej chwili po 10 latach Paranoiks, a tu ma pan rację, muszę już iść spać, nieznajomi weterani z Donbasu pracujący w Polsce odsuwali nami naszej firmy. Orzebek na koszulce, a w razie W bilet do UK. Tak, ja to wiem oczywiście. To jest prawda. Niestety, to jest prawda, bo mnie tutaj strasznie atakował jeden narodowiec, który jak się okazuje pracuje w UK. No. Ty bardziej proszę mnie dobrze zrozumieć, ja Konfederacji krytykuję, ale bo mi wolno krytykować. Matagoras, tak, czytałem, znalazłem. No. Rafał Wojnowski, nie doczekamy się lustracji w Polsce. Nie doczekamy się, bo było. Nie doczekamy się, dlatego że ta lustracja dotyczyłaby również. Powiedziałem, tak, to idzie w poprzek klasy. Ta klasa polityczna jest absolutnie. Ona nie jest w stanie nic nowego naprawić. Dlatego decyduje się na stworzenie ośrodka myśli pozytywistycznej, nie politycznej, ale pozytywistycznej, ponieważ wszystko u siebie ma jest skorelowane, jest w kontekście i kultura, i polityka, i historia, to wszystko jedno z siebie wypływa. Przecież ostatecznie takie książki jak już samego pozytywizmu, jak Lalka są pewnego rodzaju manifestem politycznym, znaczy Faraon też, no to o tym możemy rozmawiać przecież cały czas. No. No. A my wydajemy właśnie pieniądze. Zaraz opowiem na tym. No. No i teraz. I teraz proszę zobaczyć, i nie doczekamy się tej lustracji. Nie możemy, a notabene, proszę sobie przypomnieć, kto załatwił rząd Olszewskiego i skompromitował lustrację. Proszę sobie załatwić. Zrobił to tak, aby wyszło, że jest taki wspaniały, a załatwi po prostu. Wczoraj w Realu redaktor Łukasz w wywiadzie z panem Mikę stwierdził, że ten może powinien zmienić sposób wypowiadania się, na co pan Mikę stwierdził, że mowy nie ma, bo się nie zniży do poziomu ludzi, Damian Kwieciński. No widzicie, pan chcecie mieć takiego przywódcę. Nie wiem, czy Konfederacja, ja wiem, że oni chcieli mieć, ale nie, no bo akurat jeśli chodzi o posła Winickiego, pana Bosaka czy pana Bąkiewicza, oni inaczej mówią o ludziach, chociaż też pan Bąkiewicz jest tego typu człowiekiem, który uważa, że mówić trzeba tylko tak, jak się jemu podoba, natomiast każdą krytykę traktuje od razu jako atak na ideowy. No to jest bez sensu. No, no właśnie. Sebastian, no, teraz następna sprawa. Luma KK64, prawda? 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 Tym ujawnieniem, kto jest na tej liście, wiedząc dobrze, jaka będzie reakcja. On załatwił lustrację na całe życie, na całe wieki, z wielu powodów. No. I załatwił oczywiście właśnie. Pentuer 1000, a podobało się w ogóle ziemię obiecaną? Pentuer to był ten kapłan chyba z Faraona, prawda? O ile pamiętam. Tak mi się wygląda. No. Jeśli obejrzycie dokładnie nocną zmianę, to naprawdę znajdziecie prawdziwy powód i kto załatwił rząd Olszewskiego. Zresztą to był naiwny rząd, notabene. Krzysztof Kajak i Wałęsa tam. Wałęsa to nie liczył się w tym wszystkim. No właśnie. Słyszałem, że jest dobra sekstaśma z kołbojami trzaskowskim z Ketyna i ale no właśnie, czemu Anonymous USA, czym my się zajmujemy sekstaśmami, proszę państwa. Naprawdę są sprawy bardzo ważne. Są sprawy bardzo ważniejsze. Powiedziałem, mamy szansę nie być pionkiem w tym wszystkim. Niestety musi tu być, czy chcemy, czy nie chcemy. Przecież ja ewidentnie krytykuję PiS teraz i niektórych ludzi. PiS powinien pozbyć się niektórych. Powinien pozbyć się niektórych. No ale cóż. PiS robi, co chce. W tym momencie niech robi, co chce. Przepraszam, czy ja chcę skłócić Konfederację? Czy ja chcę skłócić? Nie. Nie podoba mi się wypowiedzi pana Korwin-Mikke i tak uważam, że tak jest. No mam prawo ich oceniać. Powiedziałem, mnie Konfederacja jako taka mam, nie mam prawa ich krytykować. Muszę na nich głosować.
Z pana pytania wynika, że ja chcę służyć Konfederacji, bo wykonuję, jestem syjonistycznym agentem i wykonuję takie zadanie. Nie pan w to wierzy. Tylko przegracie, jeżeli będziecie w to wierzyć, a z wami przegra Polska. Bo wszyscy przegrywamy, prawda? No. Proszę mi powiedzieć, opowiedzieć panu Daniemu, czy ja chcę skłócić Konfederację? O właśnie, Józef Kolbe. Przede wszystkim musimy skończyć myślenie hakami. Tak to jest. Niestety PiS kocha tych, na których ma haka i wszyscy kochają tych, na których mają hak. Ludzi, którzy to wszystko o sobie ujawniają, nawet jak chleli, nawet jakieś różne rzeczy, tak jak ja mam powieprzoną sytuację rodzinną w tym wszystkim i różne rzeczy, no to co? No. O, PiS pokupował sobie willę w Izraelu. A widział pan to? No, widział pan to? Sebastian Folga, mówiłem, dlaczego wyjechał. Niech pan wierzy, w co pan chce. Może pan mówić, uciekłem przed komornikami, bo jestem alimenciarzem. Może pan myśleć, że z innych powodów. Nieważne. Nie będę już tego powtarzał. Pana sprawa. No. Czy po wyborach stanie się z Kukizem? Rozpadną się i czy przejdzie do Konfederacji? Prawdziwy Polak, proszę pana. A czy w ogóle istnieje jeszcze Kukiz 15? Jest coś takiego? To jest największy problem. Czy jest coś takiego? Bo co się stanie? Nie wiem, co się stanie. Projekt Kukiz 15 się skończył. Nie wyszedł. I to z winy samego pana Kukiza. No. Ja uważam, że na bazie tej klasy politycznej to, co powstaje, nie da się nic w Polsce zrobić. Najpierw trzeba jeszcze 2-3 lata spokoju, braku anarchii, żeby stworzyć coś, co będzie miało szansę. Dlatego wymyśliłem to, co wie pan. Logiczna dedukcja, jednak tak, że PiS sobie na podstawie logicznej dedukcji. Widział pan kiedyś dedukcję nielogiczną? No. No. Zaraz, pan Kukiz chce stworzyć partię? Panie Przemysławie, przecież on ciągle mówił, że on nie jest partyjny, że on nie chce być apartyjny, no. Czy istnieje jeszcze Konfederacja? Nie wiem, czy to historia. Dawak bardzo mnie liczył. Zobaczymy, co będzie. Nie, mówienie o tych prorosyjskich. Nie, a po prostu część tej Konfederacji, szczególnie tych młodszych ludzi, którzy ich popierają, ma bardzo naiwne podejście do Rosji. W sposób bardzo naiwny podchodzi. Bardzo naiwny. I to mi się właśnie nie podoba najbardziej w tym wszystkim. Czy w Polsce są normalni ludzie, żeby głosować na kogoś, Kowalskiego, nie wspomnę o innych? Anonymous USA, proszę pana, ale to świadczy o tym, jak społeczeństwo, że konieczności właśnie działania takiego ośrodka myśli pozytywistycznej. Oczywiście ktoś to weźmie i powie, że to jego projekt jest, ale pamiętajcie, że ja pierwszy o tym powiedziałem, bo natychmiast ktoś, kto ma pieniądze, będzie chciał to zrobić, zaraz się pojawią, będzie tworzył własny projekt, zaraz się pojawią działacze polonijni, bo każdy w większości wypadków będzie chciał na tym zrobić trampolinę i zarobić pieniądze sobie i zaznaczyć coś. Tak jak z tymi wszystkimi Poskami, z tymi wszystkimi, to są niezłe przedsiębiorstwa do robienia pieniędzy przez niektórych, po prostu. Tak zwane ją Polonię, której naprawdę nie lubię, a poznałem ją, tej tradycyjnej. To ma być ośrodek myśli pozytywistycznej przeznaczony dla wielu ludzi, dla zupełnie czegoś innego, dla Polaków, którzy z różnych przyczyn przebywają za granicą, bo w Polsce się nie mogą utrzymać z rodzinami. Proste. Proste. Łączyć ma nas tylko i wyłącznie polskość. Dziedzictwo polskie. Nic więcej. Nic więcej. Czym się ona wyraża? W tym, że jeśli się z Rosją dogadamy, to będą kupować nasze jabłka. Samo pojęcie dogadania się z Rosją. Co to znaczy dogadać się z Rosją? To znaczy w tej chwili, jeśli jadąca tam komisja i mówi, no tak, Rosjanie mieli rację, to była wina pilotów, nic nie znaleźliśmy, Rosjanie mieli rację i zamkniemy sprawę Smoleńska w ten sposób, to jest dogadanie się z Rosją. Jeśli uznamy, że mają prawa do Krymu, jeśli uznamy, że wszystko, co robi Rosja, jest genialne w ogóle, jeśli nie będziemy mówić już na ten temat, że to oni wywołali wojnę razem z Hitlerem, to wtedy będzie, to wtedy oni będą kupować nasze jabłka. To jest ta naiwność. Po prostu. Pan myśli, że PiS będzie miał większość po wyborach w październiku, bo samodzielnie rządzić? Komedia 11.22. No więc właśnie, proszę pana.
Naiwni to są pana wyznawcy, którzy spijają każde słowo, a potem powtarzają na grupie jak komandy. To i dopiero on prowadza tylko do spełnienia swojego grupu. Ja Jack Sparrow, dlaczego pan mnie obraża? Dlaczego pan mnie obraża? Dlatego, że nie popieram Konfederacji? Pan sobie może popierać, a pana nie obraża. No. Nie wiem. Być może tak, być może dzięki temu, co się stało, będzie mógł samodzielnie rządzić, chociaż uważam, że to też będzie rządzenie związane jednak z pewnymi układami, w które trzeba będzie wejść. W każdym razie PSL już się szykuje na koalicjanta. To wiadomo. Dlaczego pan nie głosował? Mówiłem o tym, dlatego uważam, że te wybory za niepotrzebne. Absolutnie niepotrzebne, więc niech mi ktoś wyjaśni. No. Więc niech mi ktoś wyjaśni, proszę państwa, konkretnie powie, co Polakom da jakiś europoseł? Jak to wpłynie na sytuację wewnętrzną w Polsce? Moim zdaniem w ogóle. Łukasz Kawiński zgadza się. No. Tomek, ale niech robią film o Jedwabnym. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, jakbym miał pieniądze, samym dał, bo uważam, że trzeba to zrobić, ale uczciwie. Uważam również, że wbrew temu, co sądzą niektórzy i nie boję się oskarżenia o antysemityzm, że warto jednak zrobić ekskumację. No ale cóż, no. Poza tym obawiam się, że my zawsze jesteśmy święci, chcemy być święci od papieża. Gdzie ten pan, który uważa tutaj? Gdzie jest ten Black Sparrow? No niech pan powie. Niech pan mi odpowie, czy muszę głosować i popierać Konfederację? Bo jeśli będę musiał popierać i głosować na jakąkolwiek partię, to zacznę tej działy tą partię niszczyć i zejdę do podziemia, bo nie można zmuszać człowieka. Widzę, że panu nie zależy na naszym kraju bruskaja. Aha, dlaczego pan tak uważa, że pan nie obraża? Dlaczego pan uważa, że nie zależy na naszym kraju? Ma pan rację, nie zależy mi na naszym kraju. Cieszę się. W związku z czym, żeby pana już nie denerwować, pożegnam pana. Do widzenia. Nie zależy, bo nie macham chorągiewką, nie krzyczę i nie popieram Konfederacji. Czy Konfederaci nie rozumieją, ci liderzy Konfederacji, że ich własni członkowie, ci ludzie, którzy popierają ten ruch, robią im największy problem z nimi. Właśnie. Szczerość nie opłaciła się panu. Czy wyciągnął pan z tego wnioski? Czy może lepiej być? Nie, nie lepiej być kłamcą. No. Dobrze, proszę państwa, ja muszę już kończyć. Sorki, ale... No. To, że te, co chuja tu robili, to o co tu chodzi, panie Tomaszu? Dlaczego pan tak mówi? Jack Sparrow, a to dlaczego pan tak uważa? Bo ja się z panem nie zgadzam. Dlaczego pan tak uważa? To nie obsesja. Pan o niej nie wspomniał, ale w tle jest to. Obraża mnie pan cały czas, więc nie rozumiem, dlaczego pan mnie obraża. Ale już nie pozwolę panu obrażać. Przez chwilę pozwoliłem, a teraz do widzenia. Z grupy też pana wyrzucę. Panie Tomasz Kasak, jeżeli pan pisze już takie rzeczy, to pierwsze pisze przez U zwykłe, to ostatnie pisze się przez CH. To następne przez CH. Rozumie pan? Jeśli pan już chce być Polakiem używającym takiego języka, i to, żeby ta Polska była wielka, to niech ona przynajmniej będzie ortograficznie. Chore to jest. Tak, ośrodek myśli pozytywistycznej. Pozytywistycznej, bo to jest bardzo potrzebne. Tego nie ma. Nasze społeczeństwo jest generalnie ogłupione po prostu. Czy będzie jedna piosenka? No jedna jedyna będzie. Nie wiem, bo Krzysiek miał coś przysłać, ale nie przysłał. Też nie chce mu się tego robić. Też jak wyjechałem, to też pewnie uważa, że już nie trzeba już tego wszyscy. No wiecie państwo, no, tak to wygląda. Trudno. Muszę zrobić dalej. Łukasz, nie będę rozwijał. Nie interesują mnie przygody i zakopywanie, czy odkopowanie pana Budzyńskiego jako szefa delegatury chodzącego w garniturku. Nie interesuje mnie to. Naprawdę nie interesuje mnie to. W ogóle mnie to nie interesuje.
No. Kaskarajew. Dobra, zrobimy 10 książek historycznych, to następnym razem, pewnie pojutrze, ja zrobię taką audycję o książkach historycznych, sobie porozmawiamy, ale nie tylko dotyczących historii Polski, dobrze? Różnych, no. Magda, nie wiem, to Krzysiek miał zrobić, ale Krzysiek nie chce po prostu, także no. Cóż mam zrobić. A ostatnio, co pan poleca do posłuchania na dziś wieczór? Panie Piotrze, ostatnio zacząłem, muszę powiedzieć, że wziąłem sobie Queena mam na tym, ale i Enigmę. To jest taka płyta Essential, czy coś tam, Enigmy. Bardzo fajnie, przypomniałem sobie Enigmę, bardzo fajnie było, bardzo mi się podoba, lubię to. Tuba mi padła, Krzysztof Werkowicz. Krzysiu, ale dlaczego tuba? Panie Adamie, czy to ma być śmieszne? Został pan tą myszkę? Nie, nie zostawię, bo muszę mieć tutaj myszkę. I nie interesuje mnie, czy panu się to podoba, czy nie. To widać wyraźnie. Proszę państwa, zobaczcie. Nawet tutaj niektóre te rozmowy. A powiedzenie głupiego kawału, a przyłożenie, a pokazanie, hehe, jakim ja jestem asertywny. A sięganie po cudze. A to wszystko. To jest naprawdę praca u podstaw dla wielu ludzi. Dla wielu ludzi. Bo my jesteśmy po prostu straszni, jeżeli o to chodzi. No. RK, o tym kiedyś jeszcze powiem. Nie dzisiaj. No to będę, jaka to ciekawa. Ta ciekawa jest to firma, bo facet, który jest właścicielem, jest synem faceta, który był z kolei synem agenta Gestapo i agenta SS. Wywiadu. Brat tego, wujek tego faceta został skazany w 1938 roku za szpiegostwo na rzecz rzeczy niemieckiej na śmierć, a był żołnierzem w Grudziądzu i wyrok wykonano na tym. Facet potem został zwerbowany przez UB, a później przez ruskich. No, to jest arcyciekawe. A, The Turning Point. Dobre, mówiłem. Mareka, a co to pana obchodzi, jaka tu jest godzina? Nie wiem, nie patrzę na godzinę. Godzina jest, która jest. No. Już pan patrzy, gdzie jestem. Dobrze. Ale ja nie rozumiem, proszę państwa, nie rozumiem, czy ja pytam, gdzie pan jest. No. Wujek wąt. Ale po co panu to wiedzieć? Tam już szukają, tam już jest ktoś, kto mi obiecał, że on mnie w trumnie nawet, wykopie mnie z trumny. I będzie się bawił moimi zwłokami, po prostu. No. Ale po co to wszystkim wiedzieć, w jakim jestem kraju? W jakimś jestem, no. Już. Boże. Tylko zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tym momencie, po co takie rzeczy, jeżeli kogoś to nie interesuje. Słuchajcie, jest tyle kanałów, proszę państwa. Jest naprawdę tyle kanałów. Każdy może sobie wziąć, co chce. No. Nie Sunlight. Nie będziemy rozmawiać o ideach, bo ja będę mówił o jakiejś idei, o pozytywizmie. A tu zaraz ktoś wyjdzie, zostaw tą myszkę. Zada mi pytanie tutaj na tematy idiotyczne, co myślę o kimś, na przykład o Sumnińskim, bo ciągle się mnie to pytają. Nic nie myślę, nie wiem nawet, kto to jest. Nie interesuje mnie to już, no. Właśnie. Panie Bogowniku, ja pan ma teorię na tak dużą frekwencję w wyborach PS-u danych wakacji w Rumunii. Dziękuję. Dlaczego? A gdzie ty, Kizia, jesteś? No chodź, chodź. Dlaczego mam, jako mam teorię na tak dużą frekwencję? To jest kwestia również zmasowanego ataku na PiS, na Kościół i tak dalej. Poza tym moim zdaniem ludzie się mocno pomylili w wielu wypadkach i pomylili te wybory z wyborami parlamentarnymi. Przepraszam państwa, muszę naprawdę już kończyć. No. Także dziękuję, do widzenia i... No tak, na palmie siedzę obywatelka i w centrali w Zambezi Południowym w końcu mnie wycofali z tej. Do widzenia i do następnego razu. Być może pojutrze. Już coś się uda, bo na razie nie zawsze, nie mam
No nie mam tak możliwości codziennie, ale będę starał się nadawać. Następnym razem przygotuję sobie troszeczkę wcześniej i zrobię może o powieściach historycznych. Ale powieściach historycznych, bo też uważam, że historię trzeba uczyć. Historii można się uczyć na powieściach typu Graves czy Mika Waltari. Znajdziemy jakieś, to pewnie się Państwu spodoba. Pokażę Państwu jedną, którą zresztą wziąłem, bo tą znalazłem, akurat, ale od razu zrobią ze mnie syjonista, a to jest bardzo ciekawe. Jak widzicie Państwo, leży tu już tylko Mistrz Małgorzata i Cholub. Pozostałe książki ja chciałem publicznie je podrzeć, no ale ktoś mi je zabrał. Choluba zapomniał, to dobrze, to następnym razem podrę Choluba publicznie. No, także dobranoc i cóż. Ty, facet, byłeś ubekiem. Ty, Tomasz Kasak, nawet nie wiesz, ile mam lat. Nie mogłem być ubekiem, bo wtedy miałbym 100 lat. No. Ale już panu dziękuję. To jest audycja dla inteligentnych ludzi z Polski, a nie dla rosyjskich półinteligentów. Do widzenia panu. O. No niestety, na razie może być, tylko nie mogę, proszę państwa, dłużej, nie dam rady. Kat, jaki kat? No. Nie chce mi się. Profanacja. Może tak, co jest profanacją, bo nie wiem. Mareka, nie, chyba nie zmieniamy tutaj czasu. Nie wiem. Nie wiem. Niewątpliwie jestem jeszcze na Ziemi. Ach, tak, ja nie pojechał na Marsa, stamtąd nie ma ekstradycji. Nie, no może nie. Może nawet już nie. No może nie kata. Kata, nie, nie kata. No, podarłem i też chciałem podrzeć nominację i tenis gratulacyjny, ale też mi zabrali. No. Leciał mi zabrać, musiałem się podporządkować niestety. Tak to już jest dziwnie. Dobrze, proszę państwa, puszczę. Dobra, puszczę wybrańcy katów, ok? Dobra, niech leci. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealę, za to, że klęczą, ale nie przed nami. Daje się wciągnąć, ale już jestem też, proszę państwa, trochę patetyczne chwile. Dzisiaj mam. Miałem nie nadawać, ale obiecałem i nadałem wbrew sobie. My zawsze przepraszamy. Miliony grobów. Swoje. Przestrzelone czaszki. Niszczone co dzień pustymi słowami. Wybranych z katów jadowitej łaski, a my tych katów dziwy Polak, on jest na cholubowie. Przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Kto napisał tego choluba? Giniemy. Proszę bardzo, jakiś facet. O, jakiś facet napisał tego choluba. Choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Kat będzie następnym razem. Musicie wypuścić. Bo jest jakaś, tak powiem, ucieczka. A już się skończyło.
ciągle czekamy na uznanie świata i ale dla honoru poświęcamy życie. Lecz kpiący śmiech, prawda, nigdy nie wygrywa. To nasza zapłata. Wygrywają tylko bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę. Widzę zresztą wiele złych. My zasłuchani z daleka wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. A, Łukasz, to czytał pan? To bardzo mi miło. No dobra, proszę państwa, kończymy. Dobranoc i do następnego razu, ile następny raz. Nadejdź, już niedługo.